Witam serdecznie. Mam piękną modlitwę dla kierowców i nie tylko. Młodzi potrafią ściągać zdjęcie z internetu, z ekranu, zrobić stopklatkę, zatrzymać i wydrukować. Polecam. Boże Ojcze, pozwól mi szczęśliwie wrócić do domu, abym nie wyrządził krzywdy nikomu. 80 i wystarczy. Ta rada jest bardzo praktyczna. Sam ją stosuję. Tam czasami, tam te jeden plus minus 5 km. Dostałem od przyjaciela z susza. Tak mi doradził, poradził. I rzeczywiście spokój ducha. Wracam do domu szczęśliwy. A gdy tej zasady nie trzymam się powyżej tam 100, anioł stróż, jak to mówią, nie nadąża. Człowiek jest zestresowany, spalony, znerwicowany, bo narażając swoje życie i innych, to jest w pewnym rodzaju grzech. W pewnym rodzaju grzech. Bo jest przykazanie nie zabijaj. I jeszcze oprócz tego ciało występuje, w ciele wytwarzają się takie, można powiedzieć, stres wytwarza takie szkodliwe związki. Stres wytwarza szkodliwe związki. 80 i wystarczy. Dziękuję za wysłuchanie, drodzy panowie i drogie panie. Teren coraz bardziej się wznosi. Będziemy wyżej. Kończy się już ten gaj oliwny, tak go nazywam. Taki gaj, tak te drzewka wyglądają jak gaj oliwny. Idziemy. Już widać powoli światło, że wynurzamy się na wierzchołek tej właśnie wyspy. Zapraszam pana. Posłuchajcie państwo, oj, jaka tu jest cisza. Chwilę zrobimy próbę. Cisza wyspy. Samolot słychać trochę. Niesamowite. Idziemy dalej.